Kozlak, ze mną jest Nikita. Siemaneczko wszystkim. No takiego zestawienia się chyba nikt nie spodziewał. Nikt się nie spodziewał, ale każdy gdzieś tam o tym marzył. Tak. Co sobie myślałaś, jak w sumie wszyscy przy naszym face to face jak szczeli Gosia? Szczerze nic nie myślałam. Mi to jest obojętne. Ja to robię dla siebie tak naprawdę. Nie zależy mi ani na wygranej, ani na przegranej. Nie zwracałam jakoś tutaj większej uwagi na tą publikę. Ja po prostu stałam i robiłam swoje. No ale w pewnym momencie odruch z ust pani Gosi mnie przyćmił i zmulił. Także no było mocarnie, że tak powiem, po tym szlugu, który sobie na pewno wcześniej zjarałam. No, śmiesznie. Co miałaś w ogóle, co sobie pomyślałaś, jak po takim długim czasie zobaczyłaś ją znowu? Że ja przeszłam glow up, a ona glow down. Czyli jakby jej zmiana w ogóle nie wydarzyła się? Nie, na początku coś tam się podziało, ale ustawienia fabryczne zostały przywrócone, tak myślę. A myślisz, że ona trenuje? Ty w ogóle wiesz coś na jej temat? Z pewnego źródła wiem, że trenuje w jakimś klubie. Że miała na sobie bluzę z tego klubu. No i tak się domyśliłam, że może to być to, nie? Zanim w ogóle wiedziałam, z kim walczę. Tak się domyśliłam, że to może być to, bo tam gdzieś mnie słuchy doszły, że ona w jakimś klubie coś tam, że gdzieś tam wchodziła. No i tak wyszło, no tak. Nie wiem w jakim, nie wiem ile trenuję, ale myślę, że dam radę. Nawet jak nie dam rady, to samą satysfakcję będę miała z tej walki. Wszyscy w sumie myśleli, że jakby ten cały konflikt między wami zakończy się na walce Adriana z młodym Magikalem. Tutaj później miało być walka Adriana właśnie z Danielem, a tutaj zamiast tej walki pojawia się walka jego mamy z tobą. Czy to znaczy, że jeszcze będzie kontynuacja tego, czy jednak to będzie ten definitywny koniec? Szczerze nie wiem, bo Daniel jest zakłamanym człowiekiem i standardowo swój problem przeniósł na swoją matkę, schował się pod spódnicą i do oktagonu włożył własną matkę, także męskość na poziomie Daniela Magikala po prostu. Zawsze się gdzieś tam za nią chował, za plecami i bronił się matką, także no, czego można było się po tym człowieku spodziewać? No nie za wiele. Czy kwestia tego, że twój Instagram został przejęty przez właśnie gościa, to była zostało to wykorzystane tylko dlatego, żeby były większe zasięgi właśnie pod tą walkę? Myślę, że tak. No i przede wszystkim to była kradzież na własne korzyści materialne, nie? Bo stracił swoje konta, ukradł moje i oddał jej matce, więc jak to gdzieś po prostu trafi, to nie tylko mu się oberwie, ale i matce, bo konta są na nią. A co ciekawsze, na TikToku, jak ktoś chce wykupić subskrypcję, jest tam informacja, której nie da się zmienić. Podeślemy wam screena, gdzieś tutaj się może wyświetli. Pisze jeszcze moja stara nazwa, do góry pisze Daniel Magikal, a tam w tej subskrypcji, gdzie się wykupuje, pisze Nikita oficjalnie. I on tego nie zmienił i to jest oficjalny dowód, że no jednak konta były moje. A wracając już do ciebie, czy ty trenujesz? To muszę zostawić dla siebie, nie chcę mówić czy trenuję, nie chcę mówić czy nie trenuję. No ale myślę, że oktagon, klatka, wszystko zweryfikuje i tak dalej. To po prostu zostawię dla siebie na razie. Bo między wami jest różnica wzrostu, obawiasz się jej troszeczkę? Nie. Nie obawiam się, ale też, wiesz, może się wszystko stać. Tak samo w poprzedniej walce byłam bardzo pewna. Dlatego teraz idę tą drogą, że tak naprawdę wszystko się może stać. Walki to są takie rzeczy, no, gdzie niczego nie przewidzisz, niczego nie zaplanujesz. Miałam inny plan i wyszło inaczej. A właśnie, czy na tą walkę już jesteś w 100% przygotowana? Nie mogę powiedzieć, że 100%, ale mogę powiedzieć, że takie 85 może. Czy piosenka, do której wychodzisz, jest wybrana? Tak, jest wybrana, będzie fajna. Czyli będzie to piosenka, która cię zmotywuje jeszcze bardziej? Tak. I na twoją korzyść jest w zasadzie właśnie to, że ty już masz za sobą jeden pojedynek, twoja przeciwniczka nie ma. Myślisz, że może to zaważyć na przykład nad jej głową, że jej psychika trochę może nie zadziałać? Szczerze, może tak być, aczkolwiek nie jestem w stanie tego ocenić. Myślę, że mogłoby tak być. No, może się trochę tam zestresować, wystraszać, chociaż kto wie. A wracając, w sumie odbiegając trochę od tematu walki, wypuściłaś ostatnio odcinek
i wywołał w sumie trochę kontrowersji, dużo jest tam spekulacji co do tego odcinka, o co chodzi dokładnie. Co ty możesz więcej powiedzieć? Że za jakiś czas pojawi się materiał, w którym będzie wszystko wyjaśnione na kanale Nikita Alokin, także możecie śledzić. Będą wyjaśnienia odnośnie końcówki pierwszego odcinka z tatuażu. Okej. No a jak w sumie reakcja właśnie na to, że masz swoją siostrę bliźniaczkę? Ona, jestem bardzo zadowolona, kurczę. Jedna Nikita w internecie to było naprawdę za mało, także musiałam się rozmnożyć w magiczny sposób i są dwie Nikity, także myślę, że też zajebiście, nie? Czyli teraz powiedz mi tak, filmy, walka, a co z muzyką? Oczywiście muzyka będzie kontynuowana, tylko myślę, że tak jakoś po walce wrócę do muzyki. No i będziemy myśleć nad kolejnym hitem, bo Glow Up się zajebiście przyjął, także będziemy kombinować, co dalej. Ale masz już jakiś pomysł na piosenkę? To będzie solowa? Czy jak ty to widzisz? Czy na razie jeszcze nie myślisz o tym? Myślę, że może to być solowa, aczkolwiek jeśli się uda jeden pomysł, to będzie w duecie. Ale tu nie mogę więcej zdradzić, ale to będzie super duet, myślę. A odcinki będą się pojawiały regularnie? Czy jak ty to widzisz? Czy to będzie tak raz na jakiś czas? Chciałabym, żeby odcinki były regularnie. Myślę, że będziemy się całą ekipą nad tym starać, żeby była regularność, żeby nasi widzowie wiedzieli, że na przykład we wtorek jest odcinek i żeby we wtorek był odcinek. Także na tym mi bardzo zależy. Okej. I jeszcze teraz, tak jak sobie stoisz i myślisz, Nikita na poprzedniej gali, a Nikita teraz, jaka jest zdecydowana różnica? To, że jestem pewniejsza siebie, znam swoją wartość i to, że nabrałam najbardziej tej pewności i wiem, po co tutaj jestem i dlaczego, nie? Także myślę, że to. Wcześniej byłam taką troszkę myszką, która chowała gdzieś tam głowę w piach, teraz już tego nie ma na szczęście. Złapałam pewność siebie, no i rozkwitłam tak bardziej, myślę. I co spowodowało właśnie ten twój rozkwit i to, że jesteś pewniejsza siebie? To, że już jakby tutaj na tej płaszczyźnie właśnie freakowej czujesz się dobrze, że pokazałaś, na co cię stać i że to nie było... że pokazałaś się dobrze, jakby też był bardzo dobry odbiór ciebie. Myślę, że to też w większej mierze, ale najbardziej tak myślę, że tak naprawdę ekipa Hell's House bardzo mi pomogła, wsparła mnie na duchu. Wspierali mnie, kiedy miałam jakieś tam załamanie, większe bądź mniejsze. No i byli przy mnie cały czas, mieszkamy razem, wspieramy się cały czas, no i oni są cały czas ze mną. Nieważne, co by się stało, co by nie wyszło, jaki by hejt nie spadł, oni na to nie patrzyli, byli przy mnie i było serio czuć to ciepło od nich. Jasne. Dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia. Nie dziękuję?